Był to chyba największy polityczny i militarny drugi akt w historii świata. Widzisz, Napoleon został pokonany pod koniec swojej kariery. Wszyscy myśleli przez koalicję europejskich mocarstw. Mam ma na myśli to, że większość Europy zajęło pokonanie francuskiego cesarza i wreszcie uzdrowienie Francji. A kiedy te zwycięskie mocarstwa pokonały Francję, wygnały Napoleona na wyspę u wybrzeżu Włoch i pomyśleli, że po prostu tam umrze. A potem zaczęli dzielić Europę na tych kongresach takich jak Kongres Wiedeński i demobilizacja swoich armii i powrotu do XVIII-wiecznej wersji normalności. A gdy odwrócili się plecami, wrócił Napoleon. Mam na myśli to, że zostawili tego gościa na wyspie z całym jego geniuszem i wszystkie jego ambicje. A on żywił gorycz i urazę. I cóż, był to głupi ruch. A kiedy odwrócili się plecami, nagle na Elbie znika Napoleon. I zanim wchłoną te informacje, wylądował na wybrzeżu Francji. I zanim przyjmą te informacje, maszeruje już na Paryż. Teraz alianci postawili nowego króla we Francji, kiedy pozbyli się Napoleona. A ten król wysyła generała i kilku żołnierzy, aby powstrzymali Napoleona w jego marszu na Paryż. I dochodzą i Napoleon wychodzi przed te wojska, które celują w niego bronią, i mówi coś w stylu i to jeden z najwspanialszych zdań w jego życiu: Jeśli chcesz zabić swojego cesarza, jam tutaj. A historia mówi, że ci żołnierze rzucili broń, łzy spływały im po twarzy i krzyczeli "Viva la imperator! I nagle dołączyli do niego uzbrojeni w marszu na Paryż. Francuski król, nowy francuski król, rozsądnie odchodzi i w być może największym akcie swojego życia, Napoleon ponownie przejmuje Paryż. Reszta świata, szokująco, obserwuje to wszystko, co się dzieje. I Bonaparte przystępuje do zorganizowania kolejnej wielkiej armii francuskiej, składającej się z setek tysięcy ludzi, z kraju, który został wykrwawiony do bieli przez ostatnie dwadzieścia lat nieustannej wojny. W ciągu stu dni Napoleon ma tę armię na miejscu, stawiając czoła Brytyjczykom i ich sojusznikom, Prusom i ich sojusznikom i ma szansę na wygraną. Jedynie mógłbym sobie wyobrazić, jako przykład dla dwudziestowiecznych ludzi, których mógłbym porównać, to wyobrazić sobie, że Adolf Hitler zatrzymał II wojnę światową tuż przed inwazją aliantów na Niemcy i zawarł układ z Churchillem, Rooseveltem i Stalinem. Powiedziałby, że oszczędzę Wam śmierci tych wszystkich ludzi i zaciekłych walk ulicznych, jeśli tylko pozwolicie mi odejść. Pozwolicie mi odejść gdzieś na jakąś wyspę. Możecie mieć Niemcy i wojna się skończy. A potem wyobraź sobie, że puścili Hitlera, że ustanowili nowy rząd u władzy, pozbyli się nazistów, a potem zabrali się za demobilizację swoich sił. I wracają do normalnego trybu życia, a potem nagle wraca Hitler. I rząd wysyła wojska, żeby go powstrzymały, a on obraca ich na swoją korzyść. I maszerują na Berlin. Odbijają Niemcy i w ciągu stu dni ma niemiecką armię stawiającą czoła Sowietom i sojusznikom, z szansą na wygraną. To niebywały wyczyn Napoleona.